Prosiliście mnie ostatnio o pokazanie Wam, jak przechowuję moje gumki, a wydaje mi się, że pokazywałam już mniej więcej, jak je przechowuję w tym, jak pokazywałam moją pracownię. W każdym razie no, pokażę Wam ponownie, ponieważ chyba zaszło trochę zmian. A trzymam je z reguły w takich pojemnikach i w pierwszym pojemniku mam gumki żelowe. I wyglądają one w ten sposób. Mam całkowicie przezroczyste, pastelowe, żelowe, bardzo, bardzo jaskrawe. Tutaj są takie pomieszane i z brokatem, i tutaj również żelowe z brokatem. Kolejnym pojemnikiem jest to pojemnik z oryginalnymi gumkami. Jest on dość pusty, a muszę zrobić, uzupełnić zapasy, jeśli chodzi o te gumki. I mamy tutaj pastelowe. Te pastelowe nie są oryginalne. Mamy tutaj różnego koloru gumki, a pomarańczowe skończyły mi się bardzo szybko po robieniu, po nagrywaniu tutoriali halloweenowych. W każdym razie mamy również białe i czarne. Białe i czarne mam w osobnych opakowaniach, ponieważ kupiłam osobne opakowania białych i czarnych, więc jest po prostu za dużo, żeby je tutaj pochować. W każdym razie nie jest ich dużo, muszę je uzupełnić i tutaj mam wszystkie szydełka z nieoryginalnych opakowań gumek. A kolejny jest taki koszyczek i w nim trzymam nieoryginalne gumki, które mam popakowane w woreczki strunowe i wyglądają one w ten sposób. Mam również gumki w oryginalnych opakowaniach, których jeszcze nie otworzyłam, albo których jest po prostu za dużo, żeby je gdzieś pochować. A to wygląda tak. Mam również taki wielki pojemnik, w którym trzymam wszystkie rzeczy, które do tej pory wykonałam. Jest ich tak sporo i przypuszczam, że niedługo będę musiała zmienić pojemnik. Wygląda to tak. I przechodząc do szydełek, do krosn. Pytaliście się, ile mam krosn, więc je pokażę. A jeszcze pokażę Wam moje szydełko. To jest mini loom i oryginalne metalowe szydełko Rainbow Loom. I przechodząc do krosn, mam trzy nieoryginalne krosna, a każde jedno się połamało. To niebieskie jest jeszcze całkiem niezłe i mogę go bez problemu używać. W każdym bądź razie nie używam już ich tak często, ponieważ preferuję to oryginalne krosno. I oczywiście mam oryginalne krosno z Rainbow Loom, które już Wam pokazywałam, już wiecie, że mam, ale prosiliście o pokazanie wszystkiego, co mam do Rainbow Loom, tak więc pokazuję Wam. I jeśli o to chodzi, to było na tyle. To są wszystkie rzeczy, które mam do gumek. Nie jest ich nie wiadomo jak dużo. Są po prostu 2-3 pudełka i tyle. Ale prosiliście, więc Wam pokazuję. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dziękuję Wam za wszystkie lajki, za subskrypcje. Życzę Wam bardzo mocno miłego dnia i do zobaczenia wkrótce.